Madzia, ile czasu trwał twój związek z Robertem po powrocie z Bali? Mój związek z Robertem po powrocie z Bali trwał 2 miesiące, tak. Tyle. Tyle ze sobą wytrzymaliśmy. A jakie najpiękniejsze wspomnienie będziesz z nim miała? Najpiękniejsze wspomnienie z Robertem, no to na pewno te w hotelu, tak, na nagrywkach, bo już po hotelu no nie było tak kolorowo, nie było tak pięknie, nie było basenu. W swoim oświadczeniu powiedziałaś, że okłamywał cię. Nie chcę wchodzić za bardzo w szczegóły, ale chcę wiedzieć, jakiego kalibru były te oszustwa. Typu jestem w domu, a był u kolegi, czy coś innego? W swoim oświadczeniu na Instagramie napisałam o tym, dlaczego rozpadł się nasz związek i gdzieś tam zamieściłam, że poznałam Roberta z tej drugiej strony, uważam gorszej. No i no były lekkie niedomówienia, były kłamstewka, a ja jestem osobą, która gdzieś tam zawsze się doszuka prawdy, zawsze widzę gdzieś to drugie dno i nie chcę tutaj za bardzo opowiadać o naszym związku, bo to jest nasza prywatna sprawa, ale mogę zarzucić po prostu Robertowi nieszczerość. Ale wy żyliście na odległość praktycznie. Właśnie z Robertem była taka sprawa, że byliśmy 2 tygodnie razem na kwarantannie u niego w Gdańsku. Później gdzieś tam się rozjechaliśmy, ja do siebie do Warszawy, on został w Gdańsku, ale też do mnie przyjeżdżał i siedział po kilka dni i no ale jak już jechał, no to niestety, ale jeżeli ktoś jest nieszczery, mówi, że robi coś tutaj, a okazuje się, że robi coś innego, albo wraca o tej, o gdzieś w ogóle jest, nie wiadomo gdzie, no to ja nie lubię takich akcji i dla mnie szczerość w związku jest najważniejsza i jeżeli jest ten związek na odległość, to musimy oboje wiedzieć, co robimy w danej chwili i z kim, przede wszystkim. Czy finito? Dobra, finito. Dobra, a w jaki sposób go sprawdzałaś? Pisałaś do jego znajomych? Bo jeżeli ktoś jest na miejscu, na pewno jest łatwiej to skontrolować. No ja wiem, że ty jesteś apomniomego, ale no zrać jakieś tutaj metody. No jeżeli chodzi o mnie, no to ja mam bardzo dużo czasu spędzam na telefonie i no przeglądam, tak, stalkuję, ale myślę, że każda kobieta tak robi, jeżeli gdzieś tam nie ufa temu facetowi, a ja jestem tak strasznie nieufna, bo gdzieś tam poprzedni związek skończył się tak, że facet mnie zdradził, więc gdzieś tam mam z tyłu głowy, że no, że gdzieś czuję, że ktoś mi czegoś nie mówi, to już węszę i tak jak mówisz, jak to sprawdziłam i jak tego dokonałam. Po prostu pytałam Roberta o to, co robi, to odpowiadał, nie wiem, jadę na molo. Trzeba go zapytać, ale gdzie? A on w Brzeźnie. I trzeba zapytać, ale z kim? I trzeba milion pytań dać. A tam pojawiła się osoba trzecia między wami w tamtym czasie? W tamtym czasie, czy się pojawiła jakaś kobieta albo mężczyzna? Nie, nie, nie było tak. Chociaż gdzieś tam ostatecznie nasz związek rozszedł się, bo gdzieś tam na stories też zobaczyłam jego z jakimiś koleżankami, z kolegami, nie wiem, przytulali się na tym zdjęciu, więc ja nie znałam tej dziewczyny, więc nie wiedziałam, kto to dla niego jest, tak? Zobaczyłam na zdjęciu i już po prostu poszła wiązanka ostateczna, więc... Czyli rozstaliście się w sposób nowoczesny przez Instagrama. No i właśnie, i no, ja uważam, że takie rozstania to jest po prostu wstyd i hańba, no ale no, nie poszły inne kroki ze strony Roberta, także koniec, no.